Kościoła mówiono o rzeczach poważnych. Pan Jezus płacze nad miastem Jerozolimą, zapowiada, że nie zostanie w tym mieście kamień na kamieniu. Potem po tej przestrodze, po tym wydarzeniu wstąpi Pan Jezus do świątyni i wyrzuca sprzedających tam, dlatego że zbezcześcili oni świątynię Pańską. I to wydarzenie, tamte zdarzenia z czasów Chrystusa są jak najbardziej również dzisiaj aktualne, bo jeżeli Jerozolima, która miała czasową świątynię, świątynię, gdzie odprawiana była msza święta, gdzie były ofiary z cielców, gdzie były ofiary, które nie mogły równać się z ofiarą Chrystusa, jeżeli ta świątynia została zbezczeszczona poprzez zaledwie kupujących handlarzy, którzy jednak specjalnie nie bluźnili przeciwko Panu Bogu, to co dopiero można powiedzieć ze świątyniami katolickimi, w których nie tylko, że rozpanoszyli się jacyś tam sprzedający, nie tylko, że została ona zbezczeszczona w sposób taki, powiedzmy, świecki, ale została zbezczeszczona w sposób najgorszy z możliwych, bo oto msza święta, ofiara przy Najświętszej Mszy, czyli odnowienie ofiary Chrystusowej, coś, co jest sercem Kościoła, coś, co jest największym skarbem Kościoła. Jeżeli ta msza święta została praktycznie we wszystkich kościołach niemal na całym świecie zastąpiona czymś, co nie jest mszą, czymś, co jest takim jakimś mieszanką, która nie jest absolutnie ani katolicka, ani nie podoba się Panu Bogu, to jak wielka będzie kara za ten grzech na cały świat. Skoro Jerozolima została zniszczona, skoro kamień na kamieniu w niej się nie ostał, co dopiero będzie ze światem, który pozwolił, ażeby na wszystkich praktycznie, we wszystkich praktycznie kościołach katolickich zlikwidowano ofiarę Bogu miło i na jej miejscu wprowadzono jakąś taką masońską, sprotestantyzowany obrządek, który bliżej jest obrządków protestanckich, luterańskich, kalwińskich niż starej mszy katolickiej. Tak więc to, co się dzieje obecnie, jest całkowicie niczym nowym. Jest czymś, co zostało nam w jakiś sposób przepowiedziane i antycypowane przez wielkie odpadnięcie ludu żydowskiego od prawdziwej religii. To odpadnięcie jednego tylko ludu było niczym w porównaniu z odpadnięciem praktycznie niemal wszystkich katolików od prawdziwej katolickiej mszy, od katolickiej doktryny, dyscypliny, kultu świętych, od prawdziwej katolickiej również Mariologii. W lekcji również w ten sposób pisze do nas apostoł święty Paweł o tym, że my, którzy nam wypadło żyć w czasach ostatnich, mesjańskich, powinniśmy uważać, żebyśmy nie upadli. Czy to kto mnie ma, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Zauważmy, że apostoł mówi, czy to kto mnie ma, to znaczy nie mówi, że na pewno każdy z nas stoi mocno wierzy, ale ten, kto uważa się za katolika wiernego, powinien cały czas uważać, żeby nie upadł, żeby nie został zaliczony do tych, którzy zdradzili Pana Boga. Oby żadna inna pokusa się was nie jęła, jak tylko ludzka. Bóg bowiem jest wierny i nie dopuści kusić was ponad wasze siły. To jest źródło naszej siły, to jest źródło naszej ufności, że Pan Bóg, który dał nam żyć w tak trudnych czasach, gdy bycie katolikiem jest pewną egzotyką, nawet w takim kraju jak Polska, który chlubi się zawsze, że był katolicki przez 1000 lat, to jest wielka próba być wygnańcem na ziemi, gdzie w każdej wsi nieomal jest kościół, gdzie w każdym większym mieście jest wiele katolickich świątyń wybudowanych przez naszych przodków na przestrzeni wieków na większą chwałę Pana Boga i dla zbawienia duszy. To jest wielka próba, której zostaliśmy poddani i stojąc wyłącznie w własnych siłach, na pewno upadniemy. Potrzebujemy tego, który nas umocni. Potrzebujemy wzmocnienia od Pana Boga, który nie pozwoli, ażeby byśmy byli próbowani ponad nasze siły. Pamiętajmy o tym, że jeszcze prześladowania, które nas spotykają, są w sumie dosyć ograniczone. Polegają one na tym, że
jesteśmy potępiani, że jesteśmy wyłączani ze świątyń, że jesteśmy nazywani schizmatykami czy heretykami, czy odstępcami, to wszystko jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co może nastąpić, z prześladowaniami, które mogłyby nastąpić, które być może nastąpią, jeżeli świat będzie ciągle pogrążony w takim grzechu, a będzie coraz bardziej, bo widzimy, że wszelkie nadzieje i sądzenia, które wiele osób, w tym wydawać by się mogło świadomych katolików, wiązało z różnymi osobami, jak chociażby z Ratzingerem, te wszystkie złudzenia są absolutnie nieprawdziwe, są wyłącznie mamieniami, które raz po raz okazują się zupełnie nierzeczywiste, nierealne. Wszystko, co nas otacza, każda praktycznie rzecz w jakiejkolwiek dziedzinie, czy religijnej, czy politycznej, powoduje to, że triumf szatana jest coraz większy, że triumf królestwa diabła, grzechu i nieprawości rozszerza się coraz bardziej. Triumf diabła, wydawać by się mógł, jest tak wielki, że nic nie jest w stanie go obalić, nic nie jest w stanie go powstrzymać. Ale jest oczywiście ktoś, kto na to wszystko przyzwolił. Pan Jezus i cała Trójca Przenajświętsza, ponieważ Bóg ma plan na świat, ma plan, jak wyzwolić świat, jak okazać swoją potęgę i triumf, jak najlepszy sposób dla świata, dla dusz ludzkich, obalić to królestwo szatana. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest silniejszy niż wszystkie wojska, niż najpotężniejsze państwa, instytucje międzynarodowe, jest silniejszy niż masoneria, niż żydostwo, niż wszyscy moderniści. Pan Bóg jest tym, który rządzi światem i tylko wyłącznie z Jego przyzwolenia, z Jego dopustu dzieje się to, co się dzieje, ten cały straszliwy triumf niemoralności, nieobyczajności. To wszystko jest rzecz, która została dopuszczona wyłącznie po to, żeby Bóg kiedyś zatriumfował i zbawił jak najwięcej dusz poprzez swój triumf, a ten triumf przyjdzie przez niepokalane serce Maryi. Pamiętajmy w tym tygodniu o wielkich świętych, których obchodzimy, o przede wszystkim pierwszym piątku i pierwszej sobocie, ale również o świętach świętego Ignacego we wtorek i świętego Dominika w sobotę. Ci wielcy święci, założyciele zakonów, jezuitów i dominikanów, zostali powołani przez Pana Boga do wielkiej misji, do walki z grzechem, z herezją, z błędami, które rozprzestrzeniły się czy to w XIII, czy XVI wieku. Ci wielcy założyciele zakonów, których święta obchodzimy w tym tygodniu, powinni nam pomóc, ażebyśmy byli bardziej waleczni, zdecydowani i bardziej też mocni w wierze, bardziej też zdecydowani w walce z wszystkimi herezjami, bo to, co oni robili, jest również dla nas misją i to jeszcze można powiedzieć w sposób wiele większy, po czym, że były herezje XIII czy nawet XVI wieku w porównaniu z tym, co mamy obecnie. Mamy też święto świętego Alfonsa Marii Liguoriego, założyciela Zakonu Redemptorystów, wielkiego świętego czciciela Maryi. Niektórzy, ten wielki święty również będzie dla nas przykładem, jak kochać Maryję, jak ją czcić, jak być prawowiernym wyznawcą Maryi, bo nie można być prawowiernym, dobrym czcicielem Maryi, jeżeli miesza się swoją pobożność maryjną z tolerancją dla błędu, zgłoszeniu błędu, z jakąś niedobrą, niekatolicką teologią. Za tydzień z kolei obchodzimy Święto Matki Bożej Śnieżnej i dlatego ten tydzień powinniśmy poświęcić szczególnemu takiemu przygotowaniu do tego święta, do wszystkich tych wielkich świąt, do stania się lepszym czcicielem i rycerzem Maryi Niepokalanej, żebyśmy poprzez uciekanie się do jej niepokalanego serca mogli zbawić naszą duszę, mogli stać się naczyniami, które Pan Bóg wybrał do zwalczenia apostazji, do zwalczenia błędu i grzechu, który obecnie tak bardzo się rozprzestrzenił. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi.